Pasterskie słowo. Obchód niedzieli misyjnej w dzisiejszą 30. niedzielę zwykłą skłania mnie do otwarcia skarbnicy Słowa Bożego kluczem zawartym w aklamacji pomiędzy śpiewem Alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Domyślamy się, że chodzi o przekazanie słowa w znaczeniu zlecenia zadania. Postawmy najpierw pytanie, co rozumieć przez owo słowo jednania, albo o jakie jednanie chodzi. Nie ulega wątpliwości, że całe Boże objawienie ukierunkowane jest na przekaz orędzia służącego pojednaniu człowieka z Bogiem i pojednaniu ludzi między sobą. Dlatego słowo jednania oznacza ni mniej, ni więcej jak dobrą nowinę o zbawieniu. Święty Paweł w odczytywanym dziś fragmencie drugiego listu do Tymoteusza wyraźnie zaświadcza, że odkąd poznał Chrystusa w służbie słowu jednania, czyli w głoszeniu Ewangelii, aby wszystkie narody ją posłyszały, rozeznał sens swego życia. My dziś nazywamy go apostołem narodów. On zaś z perspektywy więzienia i przeczucia nadchodzącej śmierci męczeńskiej za wiarę w Chrystusa, własne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii uznaje za udział w dobrych zawodach. Jest dumny z biegu na rzecz krzewienia w świecie słowa jednania. Zwraca też uwagę na towarzyszące dziełu ewangelizacji Boże wsparcie. Zaświadcza, że Pan stanął przy nim i wzmocnił go. Wyrwany też został z paszczy lwa, to znaczy spod wpływu szatana, stając się narzędziem Bożego Ducha. To zaś wsparcie pozwoliło mu ukończyć bieg wartościowego życia w służbie Ewangelii i co więcej, pozwoliło mu ustrzec wiarę. Dlatego z radością dzieli się z Tymoteuszem, umiłowanym uczniem, swoim głębokim przekonaniem o spełnieniu się w jego życiu obietnicy zbawienia. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. I dodaje zdanie ważne dla nas wszystkich, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Odda Pan wieniec sprawiedliwości. W ten sposób zapewnia nas, apostoł narodów, o spełnieniu się i w naszym życiu obietnicy zbawienia, jeśli podejmiemy i będziemy wiernie realizować misję na rzecz rozszerzania w świecie słowa jednania, czyli Chrystusowej Ewangelii. To oznacza, że chcąc dostąpić zbawienia, nie można myśleć jedynie o ratowaniu własnej duszy. Trzeba dzielić się słowem Pana, dawać Mu świadectwo, rozpoczynając od swych domowników. W tym wyraża się najgłębsza istota służby Bogu, a zasadniczą motywację do jej podjęcia wyrażają słowa Bożych obietnic, choćby te odczytane dziś na świeżo z księgi Syracydesa. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie Jego dosięgnie obłoków. Trzeba jednak pamiętać o postawie, która warunkuje dobre owocowanie zwiastowanej Ewangelii i spełnienie obietnicy zbawienia. Mówi o niej psalmista w prostych słowach psalmu 34. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu. Natomiast Jezus rozwija myśl w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Daje nam do zrozumienia, jak bardzo potrzebna jest nam modlitwa. W niej trzeba widzieć źródło i moc słowa jednania, które mamy głosić światu, poczynając, jak wspomniałem, od swych domowników. Chodzi jednak o modlitwę pełną uniżenia i skruchy. Ważna jest więc jakość naszej modlitwy. Celnik, który tak się modlił z uniżeniem i ze skruchą, a więc bez wyniosłości i chwalenia się, jak czynił to faryzeusz, odszedł do domu usprawiedliwiony, to znaczy uświęcony, obdarowany łaską i ma się czym dzielić.
I takiej postawy nam wszystkim bardzo dziś potrzeba w głoszeniu Ewangelii. Jest ona, powiem więcej, koniecznością, aby nasze zwiastowanie Ewangelii nie było puste, lecz pełne łaski, aby nasze głoszenie było wzbogacone łaską, aby słowo jednania niosło światu zbawienie. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czai tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45. Powtórka w niedzielę o 9:45.